jak sadzić ogórki i o czym pamiętać po ich posadzeniu podczas ich majowej i czerwcowej pielęgnacji? Przypomnienie tych informacji będzie tematem dzisiejszego filmu z cyklu Ogród warzywny. Zapraszam! Druga połowa maja i przełom maja i czerwca w chłodniejszych rejonach naszego kraju to czas rozpoczęcia uprawy w ogrodach ogórków, cukinii, dyń i innych warzyw z rodziny dyniowatych. Uprawą tą mogliśmy zająć się już wcześniej, bo w połowie kwietnia, ale nie w ogrodach, lecz w domach lub ciepłych szklarniach, gdzie mogliśmy przygotować rozsadę tych roślin, o czym była mowa w jednym z naszych poprzednich filmów z cyklu Ogród warzywny, który ukazał się miesiąc temu. Gdy na dworze zrobi się ciepło, minie ryzyko przymrozków, a najlepiej, gdy temperatura nie spada już w ogóle poniżej 8 stopni Celsjusza, można przystąpić do sadzenia tych roślin lub ich wysiewu na warzywnych grządkach. Niekiedy, czekając na odpowiednią pogodę, rozsada może nieco bardziej wyrosnąć niż powinna, bo najlepiej sadzić ją, gdy ma 2-3 liście właściwe. Tak stało się w tym roku z moimi sadzonkami ogórków. Ale nic nie szkodzi. Ogórki, podobnie jak pomidory, można sadzić głębiej niż rosły do tej pory. Z zagłębionych części łodygi wypuszczą kolejne korzenie, dzięki którym wzmocni się bryła korzeniowa. Warto przypomnieć, że ogórki to rośliny, które nie lubią przesadzania, dlatego podczas przesadzania starajmy się w miarę możliwości nie naruszać i nie uszkadzać bryły korzeniowej, wyjmując ją z plastikowego pojemnika. Takiego problemu nie ma przy torfowych doniczkach, które razem z sadzonką umieszczamy po prostu w ziemi. Ale w moim przypadku zawsze najlepszym rozwiązaniem okazuje się przygotowanie rozsady ogórków w plastikowych, produkcyjnych, czarnych doniczkach, które były do tej pory w szklarni. Bardzo szybko się one nagrzewały, a ogórki lubią ciepłą ziemię. Doniczki te były też większe niż użyte przeze mnie pojemniki torfowe. W nich rozsada urosła na znacznie większą i silniejszą. Do tej pory nie była jeszcze w ogóle dodatkowo nawożona. Za to zawsze należy pamiętać o tym, by była ona zahartowana przed przeniesieniem jej do gruntu. Przed przesadzeniem dobrze jest wszystkie sadzonki dokładnie podlać. Na grządkach przygotowujemy dołki takiej wielkości, żeby zmieściła się w nich cała bryła korzeniowa z zapasem na dodatkowe zagłębienie rośliny, jeżeli planujemy ją zagłębić nieco bardziej, a także z miejscem na sporą dawkę kompostu czy też żyznego podłoża, bo ogórki i inne warzywa dyniowate to niezwykłe żarłoki i tylko odpowiednio odżywione i regularnie podlewane będą plonować obficie przez cały sezon. Warto zacząć więc już od samego początku, żeby też pomóc im tą dodatkową dawką żyznego podłoża dobrze się zakorzenić i zadomowić w nowym miejscu. Jeżeli nie mamy swojego kompostu lub nie mamy go na tyle dużo, żeby wystarczyło dla wszystkich wymagających roślin w ogrodzie, możemy zastosować gotowy do użycia ekokompost, jaki jest dostępny w sklepach ogrodniczych czy sprzedaży internetowej. Jest to kompost ekologiczny, ponieważ powstaje z lokalnych, szybko odnawialnych surowców w procesie fermentacji, po dodaniu minerałów i mikroorganizmów bez emisji CO2 do atmosfery. Każdy kompost to czarne złoto ogrodnika, poprawia strukturę i napowietrzenie gleby, użyźnia ją i wzbogaca w substancje odżywcze, a także pobudza życie biologiczne gleby, co sprzyja zdrowiu, wzrostowi i plonowaniu naszych roślin. Kompost mieszamy lekko z ziemią w dołku i umieszczamy w nim sadzonkę. Jeżeli w doniczce mamy dwie rośliny lub więcej i chcemy posadzić je wszystkie, to traktujemy taką sadzonkę jako całość. Nie rozdzielamy jej, tylko całą bryłę korzeniową umieszczamy w ziemi, żeby jej nie uszkodzić. Wtedy traktujemy ogórki potem tak, jakby były wysiane gniazdowo, nie pojedynczo czy rzędowo. Jeżeli uznamy, że w naszym gnieździe jest za dużo roślin, to usuwamy jedynie część nadziemną tych nadprogramowych. Ogórki mają wrażliwy system korzeniowy, który długo się regeneruje, ale jeżeli przesadzanie przeprowadzimy delikatnie i sprawnie, szybko wznowią wegetację. Dla tych, którzy wolą jednak nie ryzykować, zawsze pozostaje wysiew ogórków wprost do gruntu, co możemy robić nawet do końca czerwca. W tym wypadku zwróćmy tylko uwagę na ochronę kiełkujących warzyw dyniowatych przed ślimakami, jeżeli pojawiają się one w naszym ogrodzie.
Ogórki można też uprawiać w większych donicach, na przykład o pojemności 40-50 litrów. Na tej wielkości pojemnik wystarczy jedna podwójna czy też potrójna sadzonka. Możemy posadzić sadzonkę ogórków, możemy je też wysiewać bezpośrednio do donic. W tym celu wypełniamy je ziemią, na przykład podłożem do warzyw, może być to także ziemia do pomidorów, papryki, ogórków, cukinii i innych warzyw oraz ziół. Ważne, żeby była ona rzezna, dobrze magazynująca składniki odżywcze i wodę. Ogórki w donicach sadzimy dokładnie tak samo jak ogórki w gruncie. A że w uprawie doniczkowej, z ograniczonej doniczką ilości ziemi, rośliny szybciej wyczerpują składniki odżywcze i wodę, musimy bardziej pamiętać o ich regularnym dokarmianiu w miarę potrzeby i systematycznym podlewaniu. W tym pomóc nam może tak zwany hydroogrodnik, żel, który poprawia właściwości gleby pod względem retencji, czyli zatrzymywania wody w podłożu. Możemy go użyć nie tylko w przypadku warzyw, ale także w przypadku wszystkich innych roślin, jakie uprawiamy w ogrodzie lub w domu, w donicach lub w gruncie. Oprócz magazynowania wody, tego typu preparat dostarcza też roślinom makroelementów, azotu i fosforu, które wolno uwalniają się do gleby. Aplikacja żelu jest bardzo prosta, należy zrobić niewielki dołek w donicy, na przykład za pomocą dołączonego patyczka w okolicach korzeni posadzonych roślin, do którego aplikujemy od 5 do 30 ml żelu, w zależności od rośliny i wielkości pojemnika. Żel ten będzie w czasie podlewania magazynował wodę i oddawał ją wraz ze składnikami pokarmowymi w czasie jej niedoboru. A należy przypomnieć, że ogórki to rośliny nie tylko żarłoczne pod względem składników odżywczych, ale także bardzo wymagające pod względem podlewania. Powinny mieć one stale lekko wilgotne podłoże. Przy niedoborach wody rośliny, zwłaszcza uprawiane w pojemnikach, szybko więdną. Po ponownym podlaniu często wraca im wigor i szybko się regenerują, ale owoce niektórych odmian mogą po takich przejściach gorzknieć. Ponadto przesuszone rośliny, a tym samym owoce ogórków, które będziemy zbierać, mogą w przetworach mieć puste komory. Warto więc o nawodnienie ogórkowych upraw dbać wyjątkowo, od samego początku. Dlatego po ich posadzeniu bądź wysianiu dobrze jest je dokładnie podlać. Dzięki temu ziemia też szczelnie otuli korzenie i wypełni ewentualne luki. Dalej, podczas wczesnej majowej i czerwcowej pielęgnacji musimy pamiętać o dbaniu, aby wysoka wilgotność gleby była zachowana. Jednocześnie warto pamiętać, aby nie polewać liści. Tak samo jak w przypadku pomidorów, ogórki lubią wilgotną glebę, ale ich część nadziemna nie powinna być zraszana, ponieważ to sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, np. mączniakowi. Ogórki i inne warzywa dyniowate to rośliny typowo ciepłolubne. Dlatego z ich sadzeniem czy wysiewem w naszym klimacie nie należy się zbytnio spieszyć. Warto więc wybrać dla nich jak najcieplejsze miejsce w warzywniku, słoneczne i osłonięte od wiatru. Należy też zadbać o podpory. Oczywiście możemy uprawiać ogórki, pozwalając im położyć się po ziemi, ale wtedy mogą częściej chorować, mając stałą styczność z wilgotną ziemią. Zazwyczaj bardziej udane są te uprawy, w których ogórki poprowadzone są pionowo. Można to zrobić wbijając paliki, po których będą mogły się piąć lub do których będziemy przywiązywać rośliny w miarę ich wzrostu. Jako podpory doskonale nadają się też płoty. Sprawdza się tu również tak zwana uprawa sznurkowa. Jak mamy podwyższane grządki, możemy też pozwolić roślinom swobodnie przewieszać się przez krawędzie. Na wczesnym etapie uprawy ogórków zazwyczaj nawożenie i opryski nie są jeszcze konieczne. O tej porze należy dbać, by rośliny były dobrze nawodnione oraz chronić je przed szkodnikami i ewentualnie przed spadkami temperatury, jeżeli zdarzają się jeszcze chłody, poprzez okrycie ich w razie potrzeby. Ogórki wspaniale rosną w towarzystwie kopru. Można więc też pomyśleć o tym, aby wysiać go w ich pobliżu. Tym bardziej, że przyda się podczas kiszenia. Życzę wspaniałych i zdrowych ogórkowych upraw i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród Warzywny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.